Cześć moi drodzy, witam was w następnym wideo na moim kanale i dzisiaj odbierzemy sobie następnego dropa, jest to Galaxy Chain.zone i link oczywiście znajdziecie w opisie tego wideo do odebrania tego dropa. Już wam pokazuję, kto się w ogóle zakwalifikował. No tutaj iDrop for Atom Staker. Oczywiście nie wiem, dlaczego nie zakwalifikowałem się, pomimo że miałem, podejrzewam, że po prostu nie miałem odpowiedniego walidatora, który był potrzebny tutaj, żeby dostać tą nagrodę. iDrop for Osmosis Staker i for Osmosis LP, czyli liquidity na Atom Osmo. No i ja tutaj właśnie dostałem dla tych dwóch, więc no myślę, że wystarczy. Przyjmijmy, że jestem taki troszkę zadowolony. Dobra, czyli claim mission, klikamy sobie w to właśnie przycisk i mamy już potwierdzone część tutaj i od razu pierwsza misja jest już zrobiona z automatu po tym, jak sobie wejdziemy na stronę i dodamy po prostu ten łańcuch tutaj galaxii do naszego Keplera. Więc teraz moi drodzy idziemy sobie zastykować część tutaj galaxii, więc klikamy sobie stake. Zaraz sobie wybierzemy jakiegoś walidatora, zobaczmy jacy walidatorzy są tutaj do wybrania. Jeśli będzie France bądź Imperator, to właśnie prawdopodobnie padnie na nich tutaj wybór. Aczkolwiek, no przeleciałem już trochę i nie widzę tutaj ani France, ani tutaj właśnie Imperatora. Zobaczmy, czy będzie coś gdzieś na dole. No chyba ich nie będzie, więc wybierzemy sobie coś tutaj innego, coś znanego, co by mogło nam tutaj podpowiedzieć. Aczkolwiek, no dobra, nie widzę, że nie ma żadnego takiego znanego tutaj walidatora, więc będziemy lecieć od góry. Wybierzemy sobie po prostu coś z mniejszą commission, więc prawdopodobnie będzie to Crypto Plant. Okej, niech będzie Crypto Plant, klikam sobie Delegated. Niech będzie tutaj po prostu jakaś tam część mała, niech będzie 5 galaxii do zastejkowania. No i oczywiście opłata jak najniższa, tutaj low. Transaction fault, no niestety, dobra, trzeba będzie większą opłatę sobie dać tutaj. No to teraz klikniemy sobie high. Transaction broadcasting i transaction successful. Także niestety na opłacie low nam tutaj nie chciało przejść. Dobra, lecimy teraz z powrotem tutaj do zakładki airdrop czy claim mission. Mamy potwierdzone drugą misję. Trzecia misja, void on a governance proposal. Dobra, klikamy sobie teraz zakładkę void i idziemy zagłosować na coś. Tylko no niestety nie ma tutaj żadnego głosowania w tej chwili. Pas, no były głosowania już wcześniej, jak widzicie, które już przeszły, no niestety raczej już nie będę mógł zagłosować na nie, niestety nie, ale zobaczmy, może będzie się dało jeszcze na to głosowanie, które tutaj gdzieś tam przeszło. Sprawdźmy, jak to wygląda. Proposal. Przeszło? Przejdzie czy nie przejdzie? Ciekawy jestem. No niestety nie. Niestety nie ma tak dobrze, więc trzeba będzie, moi drodzy, poczekać na głosowanie, aż się jakieś tutaj następne pojawi. No tutaj te, które przeszły, które zostały odrzucone, niestety to już są skończone głosowania. Myślałem, że jakimś cudem nam się tutaj uda, aczkolwiek nie ma tak dobrze. I trzeba po prostu czekać na następne głosowanie, aż pojawi się tutaj właśnie na tej stronie, na tym łańcuchu, żeby zaakceptować tutaj następną misję. Co do galaxii, no to wygląda całkiem ciekawe, ponieważ ma to NFT, które jest teraz na czasie, które jest teraz trendy, no i będzie miał tutaj oczywiście store, sklep. Co ten sklep dokładnie będzie miał, jeszcze tego tutaj nie wiemy. Może będzie to zwykły marketplace, który jest nazwany story, aczkolwiek no zobaczymy, przekonamy się w przyszłości, co ten projekt nam tutaj pokaże. Moi drodzy, z takich jeszcze ciekawszych rzeczy była następna misja tutaj na właśnie Asset Mantle Mission 4, którą sobie właśnie wczoraj zrobiłem. Provide liquidity to Mantle MTLL Pools i tutaj za to dostaliśmy następne 20%. No aby to zrobić, oczywiście przechodzimy sobie do Osmosis, następnie klikamy sobie w Assets i zjeżdżamy tutaj na sam dół i na samym początku klikamy, mamy tutaj Asset Mantle pozycję i mamy właśnie tutaj liquidity deposit, więc klikamy sobie na deposit, wybieramy sobie Asset Mantle, które chcemy przelać właśnie na Osmosis. Klikamy sobie deposit, oczywiście potwierdzamy. Ja sobie teraz tutaj usunę, bo ja już to robiłem. Następnie przechodzimy do zakładki pools i szukamy pula właśnie z Asset Mantle. Ja już, że tutaj go częściowo gdzieś tam dałem na tym portfelu.
To będę go tu miał u góry w tych właśnie polach, gdzie dałem płynność, więc tutaj gdzieś tu powinno być. Chwileczkę. Dobra, zjadę na sam dół, może tak będzie po prostu prościej. Jest. MNTL 8, więc mamy tutaj tą płynność. To jest 690 pozycja pula. Sprawdźmy, czy to jest ta. Tak, bo mam jeszcze otwarto w samej zakładce. To jest ta, dokładnie. Więc moi drodzy, tutaj klikamy sobie Add Remove Liquidity. Klikamy sobie właśnie Available. Jeśli macie 10 MNTL, no to klikamy sobie tutaj na maksa. Klikamy sobie Add Liquidity. A następnie, gdy już macie to Liquidity, no to klikacie sobie tutaj Start Earning i wrzucacie tutaj właśnie to liquidity na 1 dzień, na 7 dni bądź na 14 dni, w zależności od tego, jak chcecie to zamrozić. Oczywiście to nie jest tak, że rzucacie to na dzień 7-14 dni, tylko te dni są dniami, które są potrzebne do unmundowania, czyli po prostu odmrożenia tych coinów. Czyli jeśli chcecie zlikwidować to liquidity, z powrotem mieć je Osmo i MNTL tutaj na portfelu, no to wtedy potrzeba Wam tutaj właśnie ten dzień, 7 dni bądź 14 dni na to, żeby je odmrozić, w zależności od pozycji, którą wybierzecie. No oczywiście im dłużej czekacie, tym też większe są procenty. Ja zazwyczaj wybieram właśnie te 14 dni. Więc wybieramy sobie te tokeny, tutaj klikamy Max i klikamy Bond. I wtedy już w tym momencie będziemy mieć tutaj pozycję, którą ja już tutaj mam właśnie. I mamy już tutaj tą płynność daną. No i wtedy wskoczy nam tutaj ta misja, wystarczy tylko odświeżyć stronę. Także moi drodzy, wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie tego wideo. Ja niebawem tutaj sprawdzę następnej dropy, ponieważ widzę, że coś następnego też nadchodzi. Także moi drodzy, to wszystko w tym krótkim wideo update'cie. Trzymajcie się i pamiętajcie oczywiście jeszcze o subskrypcji mojego kanału, o dzwoneczku przede wszystkim, co byście dostali powiadomienia o nowych materiałach, o łapce w górę i komentarzu pod tym wideo. Także trzymajcie się, do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!